Witam was, bracia i siostry, tak patrzę, czy kogo więcej, ale chyba jest w miarę równowaga. Cieszę się, że jestem w kościele. To nie tylko ten budynek, jak się domyślamy, ale to jesteście wy, bracia i siostry. I czasami jak mnie spotykają kłopoty, czy moją żonę, i jak słyszę o kłopotach, które dotykają też was, to zastanawiam, to tak myślę, że no nie wiem, jak to powiedzieć, ale czuję się, że my też mamy kłopoty. Każdy ma kłopoty. Jakbyśmy tylko zostali w tych kłopotach w domach i tak się załamywali. Boże, co się dzieje? Co zrobić? A tak możemy modlić się o te rzeczy. Tak słyszeliśmy z Basią, tak. Też na WhatsAppie modlimy się o te dzieci. Mamy to szczególnie na sercu, bo sami zajmujemy się dziećmi w rodzinie zastępczej. Mamy też chłopaka adoptowanego, więc no, leży nam szczególnie to na sercu. I dzisiaj chciałbym mówić na temat oddania wszystkiego Panu Bogu, Panu Jezusowi. I jak mamy Biblię, możemy sobie taki fragment w 2 Koryntian 13:5, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział i 5 werset. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. I tu są takie słowa o tym, o doświadczeniach, o próbach. Mówiłem na początku, że nas spotykają. I jest tutaj mowa, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. I On jest w nas. Ja wierzę, że On jest we mnie, On jest w nas, tu na tym miejscu. Tam też w domach tych osób, które słuchają nas może teraz w internecie, że Bóg jest. Chyba, że nie przeszliśmy próby. Chyba, że nie byliśmy próbowani przez Boga. I jak nawet jechaliśmy tutaj do zboru, pamiętamy historię Joba, który miał dość dużo majątności, był takim człowiekiem raczej bogatym, miał żonę, miał dzieci, miał szczęśliwy dom, ale nagle jego życie się załamało, doznał tego doświadczenia i tej próby. I jak już się to wszystko skończyło, to wypowiedział właściwie do Boga takie słowa w 42 rozdziale. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. I tylko ze słyszenia. I gdyby nie te doświadczenia, czasami zastanawiamy się, czemu mnie to spotyka, czemu mnie tamto spotyka. Może Job się też zastanawiał, czemu mnie to spotkało też w tej historii, jak był w tym problemie, w tych doświadczeniach. Ale on mógł poznać Boga twarzą w twarz poprzez te doświadczenia. I przeczytajmy sobie Efezjan 3 rozdział i 17 werset, część A, czyli część pierwszą tego fragmentu. Efezjan 3:17 i część pierwsza. I tutaj Paweł mówi, apostoł Paweł, ażeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. I jeżeli Jezus jest w naszych sercach, to czego nam jeszcze może brakować? Pamiętam, kiedyś spotkaliśmy się, jak byliśmy troszkę młodsi, z takimi też jeszcze młodszymi od nas osobami. Przyszły do nas takie dwie osoby, dwie dziewczyny, które należały do takiej grupy, którzy chodzili po domach, nie będę, domyślać się. I nawet bardzo fajnie się rozmawiało z nim o Bogu. Nawet
dyskusja się kleiła, one lubiły przychodzić do nas, bo bardzo fajnie się rozmawiało. Tylko w pewnym momencie moja żona chyba się spytała, czy Pan Jezus jest w waszym sercu? I one tak zaczęły jakby zaglądać jakby za siebie, no ale to jest niemożliwe, jak może Pan Jezus, przecież to by, nie wiem, to nie, on się nie zmieści, nie? To jest tak bardzo nierozumiałe tego, o co chodzi. To jest i śmiało się z tego. Wiecie, ale Pan Jezus naprawdę, jak my przyjęliśmy Jego morze, jakby zamieszkuje nasze serca. I to jest niesamowite. I w Galacjan, w 4 rozdziale, w 19 wersecie są takie słowa, które mnie zaskakują trochę. Galacjan, cały czas to są słowa apostoła Pawła, Galacjan 4:19. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Zobaczcie, tak wielki Pan Jezus, tak wielki Chrystus kształtuje się w naszych sercach. Nie wiem, jak sobie to uświadomiłem, no jak to, tak? W moim sercu, czasami takim sercu niezbyt poukładanym, niezbyt czystym i tam to tak można by powiedzieć, chyba 2 dni temu urodziła nam się 6. wnuczka, czyli mamy już 6 wnuków i tak sobie można wyobrazić, że to tak by nowe życie w kimś kiełkowało się. I tak samo Pan Jezus, on się kształtuje w naszym sercu. Jeżeli On jest w naszym sercu, on będzie miał pewien kształt, który i będzie ukształtowany, jeżeli my będziemy współpracować z Nim. I wyobraźmy sobie nasze serce jako takie mieszkanie. Każdy ma mieszkanie chyba, tak, z nas. Każdy gdzieś mieszka. I pytanie, jak przyjmujemy Pana Jezusa do serca, ja to też mówię do siebie i też swoich doświadczeń, to czy my tego Pana Jezusa przyjmujemy takiego, jak takiego gościa? Nie wiem, czasami do nas goście przychodzą i moglibyśmy ich teoretycznie przywitać w korytarzu i powiedzieć, a cześć, fajnie, ten, ale idziesz już, tak, idę. I my czasami, mam wrażenie, część z nas, jak nawracamy się, to otwieramy na tyle swoje serce, że ten Pan Jezus jest, ale On gdzieś jest tam jakby w przedpokoju. On gdzieś tam jest obecny, ale On nie jest w pełni obecny. A może ten Pan Jezus, my przyjmujemy Go, ale przyjmujemy Go, nie wiem, czy macie takie fajne miejsce w swoim domu. My na przykład mamy takie fajne miejsce, mamy salon. I my tego Pana Jezusa, tak w cudzysłowie, przyjmujemy do tego salonu. Bo tam jest ładnie, tam jest posprzątane, tam zawsze to jest takie miejsce eksponowane. Ale do tych innych miejsc, do tych brudnych miejsc, do tych brudnych pokoi. Ja tam byłem kiedyś, tam na górze, tam jest takie bardzo zimne mieszkanie. Do tych zimnych miejsc, to już Pana Jezusa, nie, czasami jakieś może zadymionych miejsc, jakieś może tam Pana Jezusa już nie zaprosimy. Nie, Panie Jezu, tylko tutaj, tylko tu. I to mi tak wyobraża, że jeżeli na przykład ja będę mówił o 4 dziedzinach naszego życia za chwilę, ale na przykład jeżeli mowa o pracy, o naszej pracy, to Panie Jezu, bądź wszędzie, bądź w moim życiu, bądź w mojej rodzinie, ale już w pracy tam mam swoje życie, to tutaj nie będę mieszał Pana Boga z moją pracą, tak? Niektórzy nawet takie stwierdzenia dają, ale dlaczego? Dlaczego Pana Jezusa nie zaprosić do każdej dziedziny naszego życia? I taką pierwszą dziedziną, o której chcę mówić, że, w kontekście zaproszenia, czyli pełnej kontroli Pana Jezusa, to są finanse. To jest ciężka dziedzina, bo jak kiedyś takie bardzo popularne stwierdzenie słyszeliśmy na pewno, że ostatni nawraca się portfel. On się ostatni nawraca. Wiele rzeczy w naszym życiu zmienia się, ale to jakoś tam nie chce. I historia zapisana w Ewangelii Mateusza nam dużo rozwiązuje. 19 rozdział od 16 wersetu.
Mateusza, Ewangelia 19:16. I to jest taki dłuższy tekst, ale nie taki długi, zdążymy przeczytać go. 19:16 i poniżej. I oto ktoś przystąpił do niego, czy tu mówimy o Panu Jezusie, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i mój bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. I tu czytamy tą historię o tym młodzieńcu i ona ma tak kilka takich rzeczy, które chcę podkreślić. Po pierwsze, młodzieniec mówi o czymś takim w tym 16 wersecie. Dziwne pytanie Panu Jezusowi zadaje. Co mam zrobić, albo osiągnąć żywot wieczny? No, żywota wiecznego nie da się osiągnąć ani swoimi uczynkami, to my wiemy, tak? Być może młodzieniec nie wiedział o tym, więc spytał się, co można zrobić, ale często my też takie mamy, co mogę zrobić od siebie i tak naprawdę my dlatego dla Pana Boga robimy większość rzeczy od siebie niż z wiary. Niż z wiary, że Bóg działa, że Bóg nas prowadzi. I co? I ten młodzieniec właśnie taki był. Takie delikatne słowo osiągnąć. A to mamy z łaski. I druga rzecz, o której tutaj młodzieniec też mówi. W 18 wersecie on mu zadał pytanie, znaczy Pan Jezus odpowiedział, że w 17 jeszcze wersecie, że musi ten młodzieniec wykonywać te przekazania, czyli przestrzegać przykazań. I młodzieniec zadaje takie pytanie, jak często my zadajemy Panu Bogu, bo mówi: których? Taki jest dociekliwy, których? Czyli tutaj jest taka bardzo w nim takie myślenie rozliczeniowe, tak, których? A może jakiś nie trzeba, może tak naprawdę wystarczy, nie wiem, nie będę cudzołożył, nie będę zabijał, nie będę kradł, ale mogę za to mówić fałszywe świadectwo, tak, przeciwko bratu, siostrze, nie? Czyli nie bądźmy w przestrzeganiu Bożych przykazań tacy wybiórczy. To jest taka druga sprawa, którą chciałem zwrócić uwagę. Trzecia rzecz. Młodzieniec tutaj w 20 wersecie stwierdza, że tak naprawdę on wszystko przestrzegał. Że on, właściwie to on jest doskonały, tak można powiedzieć, od młodości mojej. Może miał, jakbym to odniósł do naszych teraz teraźniejszości, do naszych czasów, może miał wierzących rodziców. Od urodzenia prowadzili go w drodze pańskiej. Może tak było. I cóż mi jeszcze dostaje? Ale on wiedział, że czegoś mu brakuje. On wiedział, ale pytał się Pana Jezusa, czego mi brakuje? Co jeszcze powinienem zrobić? On w tym pytaniu jest coś, co jest taką, co widać, że jest taką pustką w życiu tego młodzieńca. No i Pan Jezus wtedy już jakby odkreślił to konkretnie, o co chodzi. Czyli jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. I tu problemem tego młodzieńca było to, że tak naprawdę ja myślę, że on wiele przykazań przestrzegał, wiele rzeczy robił dobrze, może i wszystkich przykazań przestrzegał.
Tak przynajmniej młodzieniec o sobie mówił. Ale jego serce było daleko od Boga. Dlaczego? Bo było coś w jego życiu, coś, co bardziej kochał od Boga. Czyli to były pieniądze. On miał, teraz można by powiedzieć, porównać z dzisiejszym czasem, że miał dużo nieruchomości, czyli teraz tak popularne, żeby sobie kupować mieszkanie na wynajem, coś takiego. I on się dobrze z tego utrzymywał, być może cały czas zajmowało mu to jego umysł, żeby najlepiej tą majętność wynająć. Jego serce nie było przy Bogu, mimo tego, że przestrzegał przykazań. Pan Jezus nie powiedział do młodzieńca, słuchaj, gdyby on coś źle robił, to powiedziałby mu, ty zgrzeszyłeś w tym zakresie, w tym. Nie powiedział. Być może, prawdopodobnie wszystkich przykazań przestrzegał, ale jego serce było daleko od Boga. I to może nas spotkać. To może nas spotkać też, jeżeli my tego mieszkania naszego serca nie otworzymy szeroko w dziedzinie finansów. Pierwsza rzecz, finanse. Druga rzecz. Rodzina, znajomi, przyjaciele. To jest taka kolejna dziedzina naszego życia, która może być zamknięta przed Panem Jezusem. Jakuba 4:4. To już nie jest apostoł Paweł, to już jest Jakub. Jakuba 4:4. Wierołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I co to oznacza? Ja bym to powiedział tak. Mimo wszystko określiłbym to w ten sposób. Jeżeli my na kimkolwiek opieramy zaufanie swoje, nawet czy to jest dziecko, czy to jest żona, czy rodzic, bardziej niż na Bogu, to nas to oddala od Boga. Obojętnie jak, jeżeli mamy najcudowniejszych rodziców, jeżeli mamy najcudowniejszą żonę, męża, to i tak tym najważniejszą osobą był. To jest takie oczywiste, tak? Ale ja bym to chciał podkreślić. Dlatego często dzieje się tak, że w naszym życiu dzieje się jakaś tragedia. Ktoś odchodzi, ktoś nie spełnia naszych oczekiwań. I zauważcie, wtedy zdarza się, że wiara, nasza wiara, wiara tych ludzi, które ta osoba zawodzi, nagle tak się załamuje. To świadczy, że nie było to, że bardziej byliśmy wpatrzeni w tą inną osobę niż w Pana Jezusa. I żaden partner, żadna osoba, żaden mąż, żona nie może zaspokoić potrzeby, jaką jakby zaspokaja Pan Bóg. I to jest często właśnie my oczekujemy od tego kogoś, mamy niepokój, oczekujemy od tego kogoś, Pana Boga, albo chcemy i potem się zawodzimy, ale to nie jest to. To nie jest to. Pan Bóg daje pełną swoją miłość i On jest, można powiedzieć, najlepszą naszą żoną i najlepszym mężem, najlepszym rodzicem. Pan Jezus sam pokazał, jakie ma relacje względem swojej matki, jak pełnił tą 3-letnią służbę. Pamiętacie? Przyszli tak naprawdę pojmiać prawdopodobnie Pana Jezusa, Jego matka, bracia, rodzina, bo tak naprawdę, no co, syn cieśli, tak, no zawsze tam heblował te stołki, a nagle coś mu się tam stało dziwnego, więc przyszli po niego matka, jego rodzina, oczywiście to parafrazuje, tak, no i chcieli go zabrać, tak, ale Pan Jezus powiedział wtedy te znamienne słowa, kto jest moją matką, kto jest moim bratem, kto jest moją siostrą, czyli on wiedział, że jego źródła są w Bogu. On wiedział,
jaką wtedy tą służbę miał wykonać. On wiedział to, dlatego nic mu nie zamąciło tej drogi, co nie znaczy, że potem zatroszczył się o los swojej matki. Tak, bo tam był apostoł Jan, jakby przekazał opiekę nad swoją matką w momencie, już w czasie, kiedy umierał, apostołowi Janowi, no i potem Maria też była w wieczerniku, doznała też działania Ducha Świętego, więc to jak najbardziej jest ważne, te relacje rodzinne, ale to nie jest najważniejsze. To może jest takie oczywista rzecz, ale często są sytuacje, kiedy ci przyjaciele ze świata mocno nas odciągają od Pana Boga. Ja tego doświadczałem i myślę, że my może doświadczaliśmy tego, ale uważajmy na te słowa, które właśnie Jakub tutaj napisał. Trzecia rzecz. Mówiliśmy o finansach, o rodzinie, chciałbym powiedzieć o pracy. To jest też taki, tak my byśmy właśnie, tak naturalnie nam by się tego, nam, my byśmy tego Pana Boga z tej pracy jakby wyrzucili, tak? Bo tam mamy, bo to jest nasza praca, nasze zdolności, nasi koledzy w pracy, więc tam to dzieje się, może się dziać, ale popatrzcie, często właśnie jesteśmy też zmęczeni, ale co mówi Ewangelia Mateusza 11:28? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Czyli popatrzcie, że to dobrze, że pracujemy. Dobrze, że mamy tę pracę, ale Pan Bóg, Pan Jezus chce nam dać, On chce nam dać ukojenie. On chce nam dać ukojenie. Jeżeli jesteśmy zmęczeni w pracy, to często, to może niekoniecznie tutaj się to dzieje, ale często ludzie sięgają po narkotyki, energetyki, jakieś takie używki, alkohol, żeby móc pokonać, albo papierosy, to jest taki najczęstszy chyba objaw, żeby ten trud i ten znój pracy jakoś przełamać. Nie wiem, czy słyszeliście, widzieliście, przydarzyło może wam się, ale Pan Jezus w pracy chce nam dać swój, bo to nie tylko praca, też szkoła, tak, bo to są osoby, które się uczą też. On chce nam dać to ukojenie. Nie, żebyśmy szukali po tych swoich ciemnych pokojach swojego serca te ukojenie, tak? Tylko On chce nam dać to ukojenie. To jest coś, co odkryłem właśnie w tym słowie. Często wynika to z tego, że my zbyt bardzo jakby myślimy tak, że no to jest moja praca, ja sobie to załatwiłem, to jest moja dziedzina życia, Boże, no Ty masz bardziej poważne rzeczy, które mi się tam przydarzają w moim życiu, to ja już tą pracą się zajmę, ale On chce nam dać ten spokój i te ukojenie. Kaznodziei Salomona, czy Salomon w wersecie Kaznodziei 4:6 są takie słowa, które myślę, że znamy nie tylko z Biblii, ale też gdzieś Kaznodziei Salomona 4:6, ale też z innych opowiadań. Lepiej jest mieć jedną pełną, garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. Lepiej mieć jedną pełną garść niż dwie pełne. Bo nawet jak gdzieś biegniemy, to patrzcie, z jedną rzeczą w garści, to my gdzieś tam dobiegniemy, ale jeżeli mamy tego tak dużo, to nie jesteśmy w stanie tego nawet utrzymać.
I to jest trud, i to jest gonitwa, gonitwa za wiatrem. Ja daleki jestem od tego, żeby powiedzieć teraz, że to pracujmy na minimum, no nie o to chodzi, ale chodzi o taką pełne zaufanie Bogu, że Boże, ja będę Ci ufał, będę wierny w tym, co robię, ale nie dam rady, muszę iść do zboru w niedzielę, muszę iść do zboru w czwartek, muszę, jakby chcę iść i nie jestem w stanie już więcej pracować, nie? I takie, często takie, taka postawa zaufania Bogu też towarzyszyła mi w moim życiu. Ja dokonywałem, właśnie się śmieję, bo zawsze, że moje drugie imię nazywa się nie, bo ja zawsze ktoś mówi, żebym coś zrobił, że oczywiście za pieniądze albo jakąś tam pracę, mówię nie. Ja, moje zadanie jest zniechęcanie ludzi do tego, żeby nie, bo nie mam czasu, ale jeżeli ktoś mnie przekona, zafascynuje swoim tematem, to mówię, spodobało mi się to, to zrobię, ale to potrwa pół roku. Wiecie, i myślę, że potrzeba nam takiej postawy, takiego zaufania, że Bóg się zatroszczy, że Bóg się zatroszczy o pracę, o zlecenia, o to, że te pieniądze będą, ale zrobię tyle, ile mogę. Nie kosztem swojego życia, swojego zdrowia, swojej rodziny, swojego zaangażowania też w Kościele. To jest coś, co Bóg chce, myślę, że nam powiedzieć w zakresie pracy. Przypowieści, też Salomon, przypowieści Salomona 13:11. To też są takie słowa, które do mnie przemawiają, łatwo zdobyty majątek maleje, lecz to go stopniowo gromadzi, pomnaża go. Każdy by chciał coś szybko zarobić, albo szybko coś mieć i tak naprawdę potem już nic nie robić. Ale lepiej, i tu Biblia nas zachęca, żeby robić coś często żmudnie. Pamiętam, że zawsze od czasu, kiedy pamiętam w szkole tam głównie podstawowej, to ja czy tam średniej, czy na studiach, to cały czas się uczyłem, a miałem cały czas słabe stopnie, zwłaszcza w podstawowej szkole to było. Cały czas siedziałem przy zeszytach i książkach, ale nie miałem jakiejś znajomości, nie miałem takich rodziców, którzy tam mogli, nie wiem, jakoś mnie bardzo wesprzeć wtedy. No i miałem cały czas tam dostateczne oceny, ale Bóg w pewnym momencie docenił to moją jakby, można powiedzieć, regularność. I myślę, że jeżeli będziemy przed Bogiem tacy, że będziemy robić to, co możemy, co będziemy robić takimi małymi krokami, to Bóg to będzie widział, tak? Nie kosztem tego naszego zdrowia albo rodziny. I to też w zakresie pracy. I pamiętam w zakresie pracy taką historię, może to opowiadałem, ale to mi bardzo pasuje teraz do tego tematu pracy i oddania Bogu wszystkiego. Pamiętam, że jak pracowałem u siebie w pracy, to było chyba gdzieś w okolicach, tak nie wiem, 10, 12 roku już pracy, czyli 12 lat już tam pracowałem, było bardzo źle. Po prostu mieliśmy już chyba trójkę dzieci wtedy, albo w drodze było trzecie i nie mieliśmy kompletnie pieniędzy i postanowiłem poza tym miejscem pracy, gdzie pracowałem, jeszcze się, nie wiem czy kojarzycie, były takie fundusze emerytalne, to się nazywało OFE i wtedy można było sobie zarobić w ten sposób, że nikt tak naprawdę, jak ktoś przechodził do tego OFE, nikt nie płacił mi, ale tak naprawdę ubezpieczyciel, tam ja dostawałem pieniądze za każdego klienta, ale nikt nie musiał kompletnie nic płacić, tak? I to było takie fajne, trochę sobie tam dorobiłem, ale w pewnym momencie
wezwał mnie szef tej ubezpieczalni i powiedział: Panie Piotrze, mam do Pana super propozycję, super możliwość zarobienia pieniędzy w tej ubezpieczalni. Tylko musi Pan zrobić jedną drobną rzecz. Musi Pan zrezygnować z tej pracy w tej fundacji. No i ja tak sobie myślałem, ale super propozycja, bo mi tam takie złote góry przynosił, raczej mówił, opowiadał mi, jak ile ja to nie będę tam zarabiał. No i przyszedłem do domu taki szczęśliwy, ale ta radość długo nie potrwała, bo przyszedłem, moja żona powiedziała mi: Piotrek, nie rób tego. Nie rób tego. Ja mówię: czemu, ale to taka super propozycja. I ja, my nie mamy pieniędzy. No, ona mówi: nie po to studiowałeś i nie po to Bóg cię prowadził w tym zakresie tych studiów inżynierskich i tej pracy, żeby teraz z tego rezygnować po tylu latach. No i wiecie, ja poszedłem do tego, taki cały zestresowany, do tego szefa tej firmy ubezpieczeniowej i powiedziałem mu: proszę Pana, ale ja nie przejdę na to zawodowstwo. Jedno zawodowstwo to się nazywało. No, ale mówi: dlaczego? No, będzie miał Pan stałą pensję. Mówię: nie, nie będę. Nie przejdę nigdzie. Nie, bo rozmawiałem z żoną i nie, nie pójdę. I wiecie, co się stało? Po niecałym tygodniu ten człowiek, który był tak zaangażowany w tą ubezpieczalnię, sam zrezygnował. Namówił mojego znajomego, który przeszedł na to jedno zawodowstwo, popadł w takie długi, że ja nie wiem, czy do tej pory nie jest w tych długach. Po prostu w koszmarne długi. Ale wiecie, i to jest dowód tego, żeby pytać się Boga. Pytać się Boga, jeżeli Bóg jest w twoim życiu, jeżeli On jest obecny, to On będzie w takich kluczowych momentach, wydawałoby się niepozornych, bo co tam praca, tak? On będzie wkraczał i będzie mówił, może poprzez żonę, może poprzez przyjaciół, albo może bezpośrednio coś powie. I też coś powiem właśnie na temat może mojej takiej bardziej już obecnego czasu, bo miałem w pewnym momencie tak dużo pracy, tak mi się to wszystko skamasowało, i że nie byłem w stanie jakby zrobić tej pracy, a nie mogłem się z tego jakby wytaraskać. Nie mogłem, bo było to tak, że tak naprawdę za bardzo małe pieniądze musiałem robić jakąś pracę, żeby wywiązać się z tego zlecenia. I to trwało, i to mnie męczyło, mnie nie pozwalało, no było, sprawiało duży niepokój w moim życiu. I po jednej stronie byłem ja w tej sytuacji, nie? Myślę, że, a po drugiej stronie był pewien brat z naszego zboru, który był świetnym fachowcem, świetnie pewne rzeczy wykonywał budowlane, ale w pewnym momencie schodząc, już pomału kojarzycie, kto to jest, schodząc w piwnicy ze schodów, pośliznął się i zwichnął kolano, potem wiadomo miał operację, i po dwóch stronach są w jakiś sposób takie, można powiedzieć, małe czy większe problemy i tragedie. I wiecie, jak to złożyć? Ja nic nie wiem, co zrobić. On praktycznie miał zupełnie, no co mógł zrobić? Patrzył się w sufit i tyle, nie mógł pracować. I w tym momencie Bóg jakby skierował mnie do niego i powiedziałem: Janusz, będziesz robił to, a to. I on powiedział: dobra. Tylko że on kompletnie jakby nie miał wykształcenia w tym kierunku, tylko że, nie wiem, Bóg zrobił cud. Z dwóch beznadziejnych sytuacji Bóg zrobił taki cud, że ja do tej pory jestem w szoku, bo on, nie mając wykształcenia, nauczył się tego, co u mnie ludzie w pracy po 10 latach nie umieją ogarnąć. I w Starym Testamencie były takie przypadki osób, których Bóg uzdalniał
do wykonywania, który rzemieślników uzdalniał do tego, żeby mogli budować namiot zgromadzenia. Kojarzycie te osoby, tak? Że Bóg ich uzdolnił. Ja myślę, że Bóg uzdolnił Janusza wtedy, żeby mógł utrzymać rodzinę, żeby mógł mi pomóc. I z dwóch tragedii, wiecie, jak my oddajemy Bogu całe serce, to On jest w stanie jakby z dwóch tragedii zrobić cud. Jakby złączyć i zrobić tak to wszystko, zmiksować, naprawić, że wtedy, że wspólnie naprawdę jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że jak jestem, Bóg mnie odciążył od tych rzeczy i teraz jest dobrze. Mam naszego kochanego brata, który mi pomaga. I przypowieści Salomona, trzeci rozdział. Trzeci rozdział i od piątego wersetu. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. I tam potem szósty kolejny. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości. I jeżeli my zaufamy Bogu, jeżeli my wpuścimy Go do swojego serca w pełni, to On z czegoś niemożliwego zrobi coś możliwe. I swego czasu, bo nie wiem, czy wiecie, my się też modlimy z moją żoną o to, żeby, bo czasami nam autentycznie śniły się jakieś koszmary i mieliśmy złe sny. Często musiałem żonę budzić, miał jakiś koszmar, ale teraz się modlimy, żeby Bóg nam dawał sny. I wiecie, ostatnio moja żona miała taki sen, który opowiadała pewną taką, w tym śnie dzieliła się z kimś taką oto historią. Z taką osobą niewierzącą, tak? Tak bym to powiedział. I w tym śnie opowiadała temu człowiekowi coś takiego. Rodzisz się, kojarzycie gry komputerowe, tak? Niektórzy z was grają, ja też kiedyś grałem. Rodzisz się, jesteś na poziomie level 14. Doświadczasz pewnych trudności. Łapiesz pierwszy oddech. Zmagasz się zimną temperaturą. Tak, moja wnuczka dwa dni temu. I schodzisz na poziom level 12, trochę niżej, tak? Potem doświadczasz ciepła matki, masz przyjemne takie uczucia i znowu wskakujesz na level 16, bo tą matkę, tak, jako mały taki noworodek. Ale zaczynasz chodzić, to tutaj też mamy przypadki, że syn tutaj Tymoteusza zaczyna chodzić, przewracasz się i znowu spadasz na level 11. Doświadczasz humorów, nastrojów, osiągasz level 10. I to jest cały czas w tym śnie, moja żona tłumaczy temu człowiekowi. Doświadczasz miłości rodziców, znowu wskakujesz na level 15. Wchodzisz w okres dojrzewania, trudny czas, ciężko to przeżywasz, spadasz, to jest poziomem odniesienia z kazalnica. Spadasz do levelu 6. Potem zakochujesz się, spotykasz miłość swojego życia, to podskakujesz nagle do levelu 25, potem wychodzisz za mąż, żenisz się i 32. Niektóre te sytuacje są jeszcze przed nami, przed niektórymi z nas. Pierwsza kłótnia małżeńska i spadasz gwałtownie do poziomu 5. I zaczynają się kłopoty małżeńskie. Do jedynki spadasz. Potem żona nie zaspokaja twoich potrzeb. No i spadasz do poziomu minus 2, ale jakimś sposobem się zaczynacie wychodzić z tego problemu i dochodzicie jakoś tam do poziomu numer
poziomu 10. I właśnie w tym śnie moja żona dalej mówi temu człowiekowi, ale przychodzi pożar, pali się twój dom, spadasz do poziomu 0. I co potem robisz? I co potem robisz? Ona się pyta, znaczy nie pytam się was teraz, ale ona się pyta tego człowiekowi, co potem robisz? Pijesz alkohol? Jak masz takie kłopoty, jak się ten dom się spalił, spotyka cię dalej ciężka choroba i to wszystko sprawia, że jesteś na poziomie minus 10. I co robisz? Czy sięgasz po alkohol, czy po narkotyki, czy po, nie wiem, energetyki? Czy coś innego robisz? A Bóg, i to też w tym śnie było, a Bóg tak daje, chce dać nam taką obietnicę. Będę z tobą aż do skończenia świata. I On chce dać nam tą obietnicę. I pamiętacie apostoła Piotra? Niedawno była ta historia opowiadana. I patrzcie, z Piotrem, jak Piotr chodził na słowa wiary po morzu, to Pan Jezus był blisko. Nie? On był blisko. I wtedy, jak on zaczął tonąć, to co się stało? Wyciągnął Pan Jezus rękę i go chwycił. Ale gdyby go nie było, Pana Jezusa, to chyba by było troszkę gorzej. Zacząłby tak tonąć, że nie wiem, co by z tego było, bo to było też takie burzliwe morze. I tu jest pytanie, co robisz, kiedy toniesz? Czy dzwonisz, czy wyciągasz portfel pełny pieniędzy? Akurat nie mam pełnego pieniędzy. Czy dzwonisz do przyjaciela, telefon do przyjaciela? Czy polegasz na sobie? Czy zwracasz swój wzrok do Jezusa i mówisz, Panie, ratuj mnie? Jeżeli jest Pan Jezus w twoim sercu, jeżeli jest w każdej dziedzinie twojego życia, to ja wam gwarantuję, że on wtedy będzie blisko i on tą rękę wyciągnie i nas chwyci. A jeżeli będzie daleko, to nie ma takiej gwarancji. I na koniec taka pieśń mi się kojarzy, ale nie będę śpiewał może. Zacytuję ją. Wszystko daję Jezusowi. Z Jego łaski pragnę żyć. Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg okazał nam? Jak cudowna jest ta chwila, gdy przebywać mogę z Nim, widzieć piękno Jego chwały i kochać Go. I kochać Go. Jak cudowna jest ta chwila. Jak cudownie. Nie wiem, czy macie takie sytuacje, że jak przychodzą pierwszy raz goście do waszego mieszkania, to pokazujecie im, tutaj jest salon, tu jest łazienka, tu jest druga łazienka, jeżeli ktoś ma drugą łazienkę. Tutaj jest sypialnia, a tutaj jest, nie wiem, garderoba i że każdą miejsce pokazujecie temu gościowi. I Pan Jezus chce zobaczyć każde miejsce i w każdym miejscu chce być naszego życia, chce być z nami. Nawet tam, gdzie nam się wydaje, że On jest nam kompletnie niepotrzebny. Nawet w naszym, jakby powiedzieć, garderobie, jeżeli my, wszędzie chce być Pan Jezus. Wszędzie chce być Pan Jezus. Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy mieć kłopoty w tych dziedzinach życia, czy w finansach, czy w pracy, czy z rodziną, czy będziemy coś innego przeżywać, Pan Jezus uchwyci naszą rękę i nam pomoże. Amen.